Natomiast ostatnie kilka minut naszego programu chciałbym poświęcić Andrzejowi Poczobutowi. Jeżeli chodzi tutaj o Białoruś, zasiada on dalej w więzieniu, przebywa, dostał ostatnio zarzuty za działanie na rzecz odrodzenia polskości w Białorusi i za to, że miał odwagę mówić o tym głośno, co tam się dzieje. Czy ma pan kontakt jakikolwiek z Andrzejem Poczobutem? Czy według pana rząd robi wszystko, aby pomóc jemu wyjść z tego więzienia i, że tak powiem, żeby wrócić do Polski? Znaczy nie mam żadnego kontaktu i nie wiemy, co robi rząd w tego sprawie, ponieważ nie ma żadnego przepływu informacji między redakcją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jak rozmawiamy, to ewentualnie jest jakiś taki dialog poprzez inne media, a minister Przydacz mnie zbanował na Twitterze, więc... No ale cóż, no, skoro nie chcę rozmawiać, no to trudno. Nie mamy wymiany z Andrzejem Poczobutem żadnej, no bo Andrzej siedzi w więzieniu i nawet przypuszczam, że od bliskich ma. Wymiana informacji między nimi a bliskimi jest bardzo, bardzo ograniczona. Andrzej spędzi najbliższy czas w więzieniu, tak, w kolonii karnej, zostanie skazany, ten proces jego teraz nagle jakoś przyspieszył. Mają się rozprawy odbywać codziennie, tam do przesłuchania jest 120 świadków. Zarzuty są absurdalne, no bo jaki z Andrzeja terrorysta, jaki z Andrzeja piewca totalitaryzmu, czy to jest wszystko absurd oczywiście wymyślone przez Łukaszenkę. Andrzej jest trzymany jako karta przetargowa. Kiedyś, może wkrótce, może już na przykład za pół roku coś się zmieni i będzie mógł Łukaszenka swobodnie negocjować z Zachodem, no to wtedy no, będzie mógł zaoferować zwolnienie więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta, w zamian za coś, za jakieś ustępstwo, za złagodzenie sankcji, za jakąś pomoc finansową. Ciężko przewidywać, co Łukaszenka będzie mógł zrobić za jakiś czas, ale takie opcje są na stole, no i wtedy po prostu Andrzeja za coś przehandluje. I ważne jest oczywiście na to, żeby być na to gotowym i że też Andrzej wytrzymał też do tego momentu, bo to się najbardziej boję. Widziałem go, jego zdjęcie. Zresztą to jest taka totalna podłość tego reżimu. Wpuścili dziennikarzy, fotoreporterów na chwilę, tak? Żeby tylko zrobić zdjęcia, pokazać, co Łukaszenka jest w stanie zrobić z człowiekiem w więzieniu. A potem ich wyrzucili, powiedzieli, że sprawa będzie tajna. Mamy po prostu parę zdjęć Andrzeja, który wyglądał jak cień swojego dawnego siebie, chudy, z zapadniętymi policzkami. I to jest taki sygnał i dla nas, żebyśmy się wystraszyli, no i dla działaczy też opozycji białoruskiej. No, mąż Swiatłany Cichanowskiej, Serhiej Cichanowski siedzi też w więzieniu i Swiatłana Cichanowska mogła zobaczyć, jak więzienie zmienia człowieka. Tak? Skoro tak się spoczął, no to podobny koszmarny proces dotyczy też jej męża. Pozostaje tylko czekać, tak, modlić się o to, żeby Andrzej to wytrzymał. Jest niezwykle dzielnym człowiekiem, prawdziwym polskim romantykiem. Robi to z przekonania, nie chce odpuścić, to co mu chwała. Może to jest kwestia miesięcy, może to jest kwestia roku, może to jest kwestia dwóch lat, nie wiem. Nie wiem, jestem przybity z tym strasznie i załamany, a najbardziej mnie kurwia, za przeproszeniem, moja bezsilność, bo nic nie jestem w stanie zrobić. No, mnie dziwi, że po prostu rząd jakby ten temat zostawił. No, jeżeli chodzi o nawet zakładników, obywateli Ameryki, którzy byli zakładnikami w Rosji, no okazało się, że można było się dogadać z Putinem, można było wymienić kilka osób. Natomiast no, może nie ma kogo wymienić, może Łukaszenka nie chce wymieniać Poczobuta na jakiegoś zwykłego szpiega, no to też tego do końca nie wiemy. Ja bym chciał tylko, żeby po prostu rząd mówił o Poczobucie codziennie, żeby przy każdym wystąpieniu Andrzej Poczobut pojawiał się, tak, ten wątek. Żeby na stronie MSZ-u, no wejdę sobie jeszcze sprawdzę, coś się zmieniło w ostatnim czasie. Ale MSZ, spraw zagranicznych. No niestety na stronie startowej MSZ-u powinien być
Wpłynęły zdjęcia Andrzeja z jakimś licznikiem, cokolwiek, tak. Nie ma tego niestety. Mogli przynajmniej mówić więcej, tak. Mogliby o tym nieustannie przypominać podczas każdej możliwej okazji. To jest bardzo ważne, bo to jest też presja na Białorusinów, że wcale nie ma tej wolnej ręki, że będą za to rozliczani. Szalenie ważną sprawą jest doprowadzenie do tego, żeby każdy sędzia, który wyda wyrok na Andrzeja, każdy prokurator, każdy strażnik więzienny, który go źle potraktuje, powinien być wpisany na listę sankcji Unii Europejskiej. Po prostu mieć już zakaz jakiegokolwiek wstępu na terytorium unijne. No, reżimowi Białorusini bardzo lubią jeździć na przykład do Wilna na zakupy. Przynajmniej tak jeszcze było niedawno. To te drogi powinny być dla nich zamknięte. Jest cała masa sposobów, żeby takim ludziom po prostu utrudnić życie, żeby się na nich odegrać i to po prostu należy robić i publikować ich dane osobowe, zdjęcia. To nie kosztuje wiele, a nas pokazuje też determinację po naszej stronie. No bo jeżeli nie będziemy Andrzeja zabiegać, no to dla nim po prostu gdzieś tam pozwolą zdechnąć się, przepraszam, tak. Jak robili to w wielu innych przypadkach. A chodzi o to, że Andrzej ma wrócić cały i zdrowy z tej delegacji, jak on to nazywa, i ma wrócić do zawodu, ma dalej pisać, robić to, co robił. Czy myśli pan, że może taka bierna postawa rządu wynika z tego, że nie są przychylni teraz Gazecie Wyborczej? Nie, chcę to myśleć w ten sposób. Nie, no, nie, naprawdę nie chcę w ten sposób myśleć, że to jest aż tak, jest tak bezduszne to było. Nie przyjmuję takiego po prostu wytłumaczenia, tak. W takim razie, panie redaktorze, ja również życzę, żeby każdy pamiętał Andrzeju Poczobucie. Dziękuję panu za poświęcony dzisiaj nam czas i życzę, no cóż, wszystkiego najlepszego również z pozwami od pana Daniela Obajtka. Trzymajmy się. Trzymajmy Dziękuję. Się. Na razie. A jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górze, zasubskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco.